proszę Państwa, ja się jeszcze podzielę z Państwem, żeby tak już na wcale pewnie ukazać, że tak powiem, geniusz Ojca Świętego, jak ogromnie został obdarowany wszystkim przez Pana Boga. No bo przecież wiemy, że geniusz intelektu, że był poeta, że pisarz, że aktor, że wspaniały narciarz, no i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze na dodatek bardzo otrzymał od Pana Boga wielki zmysł humoru. Tak. Ja właśnie podzielę się takim bardzo osobistym wspomnieniem. Mianowicie, kiedyś tu schody klatką schodowo na dół, to było rano, po mszy świętej. Mszę świętą zawsze odprawiał w pół do ósmej, rano. No i właśnie schodziłam po tej mszy, schodziłam klatką schodową na dół, a ksiądz kapelan świętej pamięci z już błogosławionym naszym Ojcem Świętym podchodzili już nie dalej. Mijaliśmy się na schodach. Nawet pamiętam, w którym to było miejscu, zapamiętałam. No, ponieważ ja jeszcze też jestem jeszcze do dzisiaj za chrystianką, Ojca Świętego też, Ojcu Świętemu także przez te lata pomagałam ubrać się do mszy świętej, więc rano, żeśmy się widzieli, no to tylko przeszłam, minęłam i poszłam. Uśmiechnęłam się i przeszłam i poszłam. Po południu ksiądz kapelan mnie spotyka i mnie pyta. Siostra, czy siostra słyszała, co ksiądz kardynał mruczał, jak siostrę minął? Nie słyszałam, co mruczał. Ano mruczał. Jak żyje siostra Teresa, to załatwia interesa. Proszę Państwa, bo chcę zapewnić, że ja też byłam kiedyś młodą siostrą. To wtedy byłam właśnie młodą siostrą jeszcze. O tak. No i rzeczywiście mnóstwo interesów załatwia. Jak ja tu przyjechałam, a ja przyjechałam do Zakopanego 5 tygodni przed ojcem, przed pierwszym przyjazdem biskupa Karola Wojtyły. Ja przyjechałam koniec roku 61, a ksiądz biskup Wojtyła pojawił się po raz pierwszy 1 stycznia 62. No więc jak ja tu przyjechałam, tej asfaltowej drogi jeszcze nie było. To była wąska, polna droga, którą się jeździło furką w konia. Tak siostry po mnie przyjechały na dworzec. A w całym Zakopanem było tylko 4 samochody. Nasz był czwarty. A dzisiaj nie wiedzą, jak ten zalew zatrzymać. Po prostu wszyscy łamią głowy, bo jest po prostu rozpacz. No więc myśmy miały ten samochód dlatego, wspaniałego Volkswagena osobowo, może bagażowego, bo nam zafundowały go właśnie siostry z Francji. I też młoda, już nie żyjąca w tej chwili, siostra Malwina świętej pamięci poszła na kurs jazdy, żebyśmy mieli swojego kierowcę. To jak pamiętam, jechałam z siostrą Malwiną Krupówkami, bo Krupówkami jeździło się gdzieś do połowy lat 90. To było normalnie się jeździło. Potem dopiero zamknęli, jak te tłumy tuż zaczęły się zgromadzić w Zakopanem. No to jakieśmy jechały Krupówkami po zakupy, to ludzie przystawali i się oglądali. To było zjawisko. Po pierwsze, kobieta i zakonnica za kierownicą i jeszcze taki luz. W tym czasie, o, co to było śmiechu wtedy, tak. No więc właśnie tak było. A kierownik kursu, to pamiętam, jakiś czas, to 4 czy 5 dni po tym, przyjechał specjalnie do przełożonej domu podziękować za to, że siostra brała udział w kursie, bo przynajmniej na ten czas ucywilizowała górali, którzy przestali chodzić. No takie to były czasy, tak. Nam zabrali ogromny kawał ogrodu, bo właśnie za rok robili tą trasę, która jest teraz, bo w 62, chyba w lutym, był pierwszy konkurs skoków pod Krotwią. FIS pierwszy tutaj. Pamiętam wtedy cała wierchuszka komunistyczna przyjechała, Cyrankiewicz, cała świta. Tak, no, więc no i wtedy dopiero zrobiono tę asfaltową drogę. Więc właśnie, nie o telefonie, no to o telefonie to dopiero
koniec lat 70. nam zainstalowali. Myśmy miały, ale proszę, no żadne nie miały. Więc jak księża z młodzieżą, czy rodziny z dziećmi prosiły, żeby im były grane, wynająć kwatery, to wszystko było, jak mówią górale, po nogach. To znaczy na nogach. Co załatwiało. Teraz to się bierze za komórkę i sprawa prosta. No tak. A wtedy takie to były czasy. Oj, to ja się tak naganiałam strasznie dużo. No i dzisiaj już nogi tak kolana zniszczone, że no, jeszcze jakoś tam chodzę, ale nie wiem jak długo. No w ręku Pana Boga wszystko. W każdym razie tak za Ojcem Świętym, błogosławionym, powtarzam, że dziękuję Panu Bogu, że się starzeję od nóg, a nie od głowy. To jest prawda. I mogę jeszcze to świadectwo właśnie przekazywać. Tym, co, no bo rzeczywiście no, jestem tym świadkiem. Tak. Jeszcze Państwu powiem, że ta kaplica jest szczególnie uprzywilejowana, ponieważ przez kontemplację w tej kaplicy dojrzewało do świętości, no powiedziałabym, 7 osób. Pierwsza święta Urszula, nasza założycielka, której portret tu jest. Ona tę placówkę zakładała. Ten dom zaczął być budowany w 1932 roku, skończony w 1938. W 1938 było poświęcenie kaplicy i tego domu. Matka na tym poświęceniu jeszcze była, za rok już zmarła. To pierwsza osoba święta. Druga, sługa Boży, wielki prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński. W tym domu w czasie okupacji, przez lata okupacji, kiedy był profesorem w seminarium włocławskim, wiele razy w roku przyjeżdżał tu leczyć swoje słabe zdrowie. Mnóstwo razy. Ach, był taki wspaniały zeszyt, który nam niestety zginął. Za każdym razem, jak odjeżdżał, cały zeszyt zapisany. Różnych właśnie jego pożegnań w tym zeszycie. Coś pięknego i zginął nam. Nie wiem, gdzieś to zawieruszył. No to drugi, trzeci, sługa Boży Jerzy Ciesielski. To jest krakowski sługa Boży, inżynier, profesor wypożyczony do Chartumu, do Afryki, na uniwersytet. On był specjalistą w dziedzinie budowy mostów. I on tam miał 3-letnią umowę, już miał wracać do kraju. W maju do niego dojechała żona z trójką dzieci, bo no żeby tę Afrykę trochę tam zobaczyć. No i dzieci miały, to już pod koniec było właśnie jego. Już miał 9 października wracać. A chyba 7. Tak. Października dzieci miały obiecano przejażdżkę po Nilu, statkiem. I właśnie wyruszyli na tą przejażdżkę. No i dzieci już, to była długa też przejażdżka wieczorem, dzieci te małe, to było 8, 9 i 12. Te małe dzieci zeszedły na dół do tych pokoi na dół statku, żeby je położyć spać. I w tym czasie wystąpiła awaria silnika. Wody zatrzasły drzwi i on z dwójką dzieci utonął. A to był niesłychany przyjaciel Ojca Świętego Jana Pawła II. No więc to drugi, to trzeci, czwarty, sługa Boży, ksiądz Jerzy Ciesielski, już beatyfikowany, tu 2 razy odpoczywał w tej chwili u nas. Był w styczniu tego roku tragicznego, kiedy zginął. Był w styczniu cały tydzień, potem w marcu 4 dni. Umawiał się na wrzesień, ale już nie miał czasu, nie przyjechał. No a w październiku zginął. To już jest trzeci. Czwarty. No Ojciec Święty, Jan Paweł II, sługa Boży. Jeszcze kogoś to pominę, no bo jeszcze był piąty. A piąty to nasz świętej pamięci kapelan. Miałyśmy po prostu świętego kapelana. A był to ojciec duchowny przed wojną z seminarium z Lwowa. Tak. I obecny kardynał Lwowa, już senior, jest jego wychowankiem, bo wtedy był w seminarium. Też go
kilka słów święte tej postaci. To był